Witam serdecznie. A my sprawdzamy, co będzie działo się u nas w pogodzie. Najpierw odwilż, a potem pojawią się i opady śniegu, i ujemna temperatura prawie w całym kraju, ale tak jak w Nowym Jorku, na razie u nas nie będzie. Choć wciąż mieszkańcy niektórych regionów kraju nie mają prądu po ostatnich śnieżycach. No miejmy nadzieję, że te awarie zostaną usunięte przed kolejnym atakiem zimy, a taki pojawia się w naszych prognozach. Ale zaczynamy od tego, co dzieje się w tym momencie. Pochmurno, nieśmiałe przejaśnienia na południu i na północnym wschodzie. Temperatura od minus 9 stopni w Suwałkach i w Zakopanem do minus 1 w Opolu. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i słaby. Opady śniegu teraz głównie na Pomorzu, a w ciągu dnia będzie ich przybywać. Te opady na północnym zachodzie i na zachodzie. I właściwie spodziewamy się tu opadów i śniegu, i deszczu ze śniegiem, i marznącego deszczu, a po południu także opady deszczu. Natomiast na wschodzie, na południowym wschodzie i na południu możemy liczyć na przejaśnienia, w rejonie Zakopanego nawet rozpogodzenia. I tam najcieplej, bo 3 stopnie. Teraz jest tam najchłodniej, a w ciągu dnia to Zakopane będzie jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce. Ale 3 stopnie także we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Najchłodniej w Suwałkach minus 2 stopnie. Na barometrach 994 hektopaskale. W kolejnych dniach czeka nas ocieplenie, nawet 7 stopni na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie śnieg i tu najchłodniej minus 1. W czwartek od minus 5 do 6 opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy spodziewamy się śniegu. W piątek więcej pogodnego nieba i chłodniej, bo od minus 6 do 1 stopnia ciśnienie nareszcie powyżej 1000 hektopaskali. W sobotę więcej chmur, opady śniegu prawie wszędzie. Na północnym wschodzie w ciągu dnia minus 11 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tu termometry wskażą 0. Natomiast w niedzielę od minus 10 do minus 2 stopni. Chmury, opady śniegu, tylko na północnym wschodzie przejaśnienia i tam nie powinno padać. A jak w tym momencie wygląda jakość powietrza? Nie najlepiej. Gorzów Wielkopolski i Kalisz w pomarańczowym kolorze. Tu jakość powietrza znacząco pogorszyła się przez ostatnią godzinę. Tu, gdzie mamy żółty kolor, także nieciekawie, jasna zieleń, to także nie jest dobra jakość powietrza. I tak naprawdę to tylko Białystok, Kołobrzeg i Szczecin oraz Płock. Dosłownie kilka miast, gdzie oddychamy świeżym powietrzem. Poza tym odradzamy dłuższe spacery. No i to nie jest dobry pomysł, aby wietrzyć mieszkanie przy tak słabej jakości powietrza. Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Czeka nas ocieplenie, odwilż, ale zima jeszcze powróci i to w tym tygodniu. Zresztą za chwilę sprawdzimy. Zaczynamy od tego, co jeszcze dziś będzie działo się w pogodzie. Tylko na południowym wschodzie przejaśnienia i to nieśmiałe. Poza tym zachmurzenie całkowite i opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. A temperatura od minus 2 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany na barometrach 994 hektopaskale. Nadchodząca noc także pochmurna i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 2, minus 3 stopni na północnym wschodzie do nawet 3 stopni na południowym zachodzie. A jutro od rana chmury nad Polską. Spodziewamy się opadów głównie deszczu, ale także deszczu ze śniegiem, tam gdzie chłodniej oczywiście śnieg. Na północnym wschodzie minus 1, w głębi kraju 3-4 stopnie, a na południowym zachodzie nawet 8 stopni. Ciśnienie dość niskie, tylko 993 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, nieprzyjemny, potęgujący odczucie chłodu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie w porywach może się sięgać nawet 50 km na godzinę. Sprawdzamy kolejne dni. W czwartek od minus 6 do 6 stopni. Na północy śnieg, poza tym deszcz bądź deszcz ze śniegiem. W piątek na wschodzie opady śniegu i od minus 5 do 5 stopni. Sobota już z mrozem w całym kraju, na zachodzie i na południu śnieg. W niedzielę od minus 11 do 3 stopni. W tym dniu będzie dokuczał silny, porywisty wiatr. W poniedziałek od minus 11 do 5 wciąż nieprzyjemny, silny.